Mam do was proste pytanie. Kto waszym zdaniem jest najskuteczniejszym piłkarzem na świecie? Messi? Cristiano Ronaldo? A może na przykład Brazylijczyk, legendarny Ronaldo? Wszystkie te odpowiedzi są błędne. Najskuteczniejszym piłkarzem w historii nie jest nawet legendarny Maradona czy Pele, a Brazylijczyk Arthur Friedenreich, zwany El Tigro, który w latach 1909-1935 strzelił ponoć, uwaga, 1329 bramek. To co prawda dane nieoficjalne, ponieważ w tamtych czasach nikt oficjalnie nie zliczał statystyk. Dla porównania podam, że wspomniany Pele, uważany do dzisiaj za najlepszego piłkarza w historii futbolu, we wszystkich meczach w swojej karierze zdobył 1281 goli. Liczby mówią same za siebie.